Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj HP Pavilion 15 zalany, dokładnie model 15EH1404NW. Jak wspominałem, laptop jest zalany, nie będę próbował go uruchamiać, od razu rozkręcę i zobaczymy, co zastaniemy w środku. Odepniemy oczywiście baterię główną i widzimy się w takim razie już na oględzinach płyty. Obejrzyjmy sobie obudowę. Już widać, że zalanie miało miejsce tu w tych okolicach. Tutaj jakaś lepka fioletowa ciecz. Wygląda na wino. Szanowny Państwo, kochani moi, ja nie piję i nie palę. Tutaj, tutaj, tutaj. I zaraz zobaczymy, to odpowiada. Pamięci RAM, dysk SSD. Okolice niestety procesora. Touchpada, ale to tutaj tylko takie kropelki. Także ta okolica była zalana. Pierwsze co zrobię, to wymontuję baterię. Prawdopodobnie jest już wyładowana, jeśli oczywiście jest jakieś zwarcie. Ale aby zminimalizować ryzyko, że jakiś potencjał jeszcze w baterii jest, trzeba ją oczywiście wymontować. O, jeszcze tu jedna śrubka. Dobra, baterię mamy wymontowaną. Przyjrzyjmy się tak wizualnie. Kość BIOSu podlana, ale tylko powierzchownie. Jakaś przetwornica tutaj też. Ale o, tu widzimy, że są jakieś ślady zalania i korozji już. Przy procesorze na szczęście nic nie widać. Może tam płynęło tylko po obudowie. Byłoby dobrze. Na razie tak tylko pobieżnie zerknę na dysku SSD na naklejkach. Obok też jakieś delikatne podlanie, ale korozji nie widać. Tutaj druga kość BIOSu. Tu jest prawdopodobnie EC. KBC. Trzeba by tą naklejkę ściągnąć. KBC nie wygląda na zalane. Ja wymontuję sobie tą płytę i już będziemy sprawdzać to pod mikroskopem. Widzimy, że zalanie niestety nie tylko z tamtej strony miało miejsce. Tu widać taki wielki bąbel. Zaraz to wszystko usuniemy. Tutaj, 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 tutaj płynęło. No trochę tego jest. Zaraz będziemy oglądać płytę. Od razu to usunę. Żeby przypadkiem z powrotem na to płyty nie położyć. Wino. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Budowę na razie odstawiamy, zajmujemy się płytą. Już jesteśmy pod mikroskopem. Zrobimy sobie szybkie oględziny całej płyty i zaznaczymy sobie miejsca, w których mamy korozję. Tutaj widzimy, że mamy zalanie, będziemy to czyścić, aczkolwiek bardziej nas interesują miejsca, w których coś się wydarzyło. I tutaj widzimy takie pierwsze, jakiś układ.
kondensatory. Widać, że tu jakaś korozja już występuje. Tutaj jakieś rezystory, ale nie widzę, żeby bardzo dostały, więc lecimy dalej. Tu kolejny układ. Trochę więcej zniszczeń. Tutaj jakiś kondensator do wymiany, jest cały czarny. Tu kolejne. Lecimy dalej. Tu nic nie widać. Gniazda pamięci RAM. Całe. Zobaczymy okolice procesora. Widać, że coś tu płynęło. Może nie. Jeszcze zdejmiemy sobie tą folijkę. Pod nią kryje się też model płyty G7HA. Odwrotnie wam pokażę. G7HA. Patrzymy sobie dalej. Okolice gniazda matrycy i samo gniazdo. Nie widać, żeby coś tutaj złego się działo. Układ BIOS, było tu zalanie, ale nie ma korozji. Okolica. Też jest mokro, ale nie widać, żeby coś się upaliło. Układ KBC nie był zalany, choć tu jego bliska okolica, o tu trochę był zalany. W tym miejscu, ale jakoś chyba bezinwazyjnie, zobaczymy czy wyczyszczenie wystarczy. Tu mamy gniazdo klawiatury, zalane, ale też bez jakichś korozji, może tutaj delikatna, ale to taki nalot bym powiedział bardziej. Tu z prawej strony płyty i nawet na obudowie nie było widać, żeby jakieś zalanie było. Natomiast odwrócimy sobie jeszcze płytę. I tutaj widzimy, że na układzie TPS 65987D, który odpowiada prawdopodobnie za gniazdo USB-C, jest zalanie. Czy występuje korozja? Jeszcze nie widzę, więc wyczyścimy sobie to i będzie widać więcej. Sprawdzamy sobie dalej, tu okolice gniazda USB-C też zalane. Tutaj już widać jakąś korozję. W miejscu, gdzie jest miejsce na jakiś układ, który prawdopodobnie tutaj ma pin zasilający i dlatego tutaj mamy taką masakrę małą. Co my tu mamy dalej? O, tu mamy jeszcze jakieś zalanie. Jakiś rezystor prawdopodobnie. Tu kondensator zalany. No dość porządnie dostała ta płyta, jak widzę. Tu mamy jakąś przetwornicę. Jakiś układ. Zalany, ale też korozji nie widać. Na tyle dobrze. Lecimy dalej. Tutaj brak. Po tej stronie jeszcze coś było, ale to chyba raczej laminat jest tylko zalany. Przed jakimkolwiek działaniem na płycie związanym z zalaniem zrobię sobie pomiary na cewkach, no bo jak mamy zwarcie na procesorze totalne, no to umówmy się, naprawa jest już pozbawiona sensu. Także sprawdźmy sobie po kolei tutaj cewki, złapmy masę.
I tak, tutaj pierwsza cewka. Kilo omy. Tutaj. 500 omów. Pół kilo omy. Sprawdźmy sobie tutaj, to chyba będzie faza dla grafiki procesora. 11 omów. Tutaj nam coś skacze. Sprawdźmy sobie jeszcze raz. To jest procesor, 5 omów. To jest pewnie druga faza. Tak. Także tutaj też jest wszystko ok. Tutaj mamy jakąś cewkę. Kilo omy. Ósma noga układu BIOS. Tutaj. Kilo omy, jest ok. To jeszcze możemy sprawdzić. No w zasadzie wszystko sprawdziliśmy. I wszystko wygląda ok. Także możemy dalej przystąpić do działań związanych z przelutowaniem tego wszystkiego, z wymianą kondensatorów. No i będziemy działali. Płytę mamy już wstępnie wyczyszczoną, elementy, które były skorodowane, zostały przelutowane. Teraz sobie włożymy ją do obudowy, zobaczymy, czy się uruchamia. Jeżeli się będzie uruchamiała, wszystko będzie ok, no to te elementy, które są widocznie skorodowane, po prostu wymienię. Na tą chwilę chcę po prostu zobaczyć, czy się uruchamia. Także widzimy się przy próbie uruchomienia. Do testów używam takiej słabszej pasty termoprzewodzącej. Na finalny montaż, kiedy już wszystko zostanie naprawione, wtedy nakładam Thermal Grizzly. No teraz troszeczkę szkoda byłoby to robić, gdyby na przykład miała się ta płyta nie uruchomić. Komputer mamy pobieżnie złożony, widzimy w jakim stanie jest klawiatura. Podłączymy sobie teraz zasilacz i zobaczymy, czy nam się komputer w ogóle uruchomi. Z tej strony. Kontrolka się świeci. Dysk podłączyłem tak, żeby po prostu móc sobie odpalić ewentualnie system. Gdzie tu jest przycisk power? Tutaj, na klawiaturze. Włączył się.
Świeci się przycisk. Póki co na ekranie nic nie ma, ale jest szansa, że się resetuje BIOS, ponieważ główna bateria pełni funkcję tutaj baterii BIOS. Także czekamy. I widzimy, jest ekran. Widzimy, że był reset BIOS-u. Dobra, system się ładuje. Zobaczymy, czy działa Wi-Fi. Wi-Fi działa. Chyba dobrze trafiłem w klawisze, mam nadzieję. Tak, połączył mi się. Zobaczymy jeszcze kamerę. Aparat. Tak, tak, widzimy, że aparat działa. Także jest fajnie. Wejdziemy sobie jeszcze do panelu sterowania. Do menadżera urządzeń. I tak, tu wszystko jest. Karty graficzne. Działa poprawnie. Nic się tutaj, że tak powiem, nie pojawia z wykrzyknikiem. Także możemy przystąpić do wymiany tych skorodowanych elementów, już wiedząc, że płyta rokuje bardzo dobrze, bo działa. Więc żeby zabezpieczyć ją przed dalszym postępowaniem korozji na tych kondensatorach głównie, które tam się przy tych układach znajdują, no to po prostu powymieniamy je i widzimy się już na testach. Płytę mamy już ogarniętą. Wymienić musieliśmy kondensatory przy przetwornicy od RAM-u. Dokładnie 4 kondensatory. 2 10 mikrofaradów i 2 100 nanofaradów. Zapytacie, skąd wiedziałem? No? Do tej płyty oczywiście schematu nie ma, więc można sobie poradzić w taki sposób. Jeśli kondensatory nie są do końca zjedzone, tamte były tylko troszkę zjedzone. Wystarczy wylutować sobie te kondensatory, które chcemy wymienić. To dokładnie były... Ten był wymieniany. O, ten mały. I ten był wymieniany. Oczywiście nie znając ich wartości, wylutowałem sobie wszystkie po kolei. Po prostu miernikiem sprawdzałem, jakie mają wartości. Dodatkowo można sobie sprawdzić, na przykład szukając po nazwie układu. Tutaj mamy akurat, średnio to będzie widać. O, widzimy. Jest to układ przetwornicy od RAM-u, DDR4, od zasilania RAM-u. 51486. I możemy sobie sprawdzić, wpisując w internet. Właśnie. 51,46
Ja już wiem, że to jest TPS5146, bo sobie rozszyfrowałem. Więc jeżeli sobie wpiszecie po prostu bez tego TPS to, co tam macie napisane, no to tutaj o, na przykład na obrazach. Nie zawsze to, co tutaj widzicie, to jest właściwy plik. I na przykład jak sobie wejdziecie sobie w te obrazy, to są jakieś zdjęcia z AliExpress, no to macie na przykład już tutaj napisane, że to jest TPS 5140 486. No i wiedząc, że to jest w okolicach RAMu, możemy twierdzić, że to jest przetwornica właśnie do zasilania pamięci. I jak sobie wpiszemy już później tutaj TPS, już wam pokazuję. TPS 51486 datasheet, no to mamy na stronie Texas Instrument właśnie opis tego układu. I tutaj w tabelce mamy TPS 51486. No i tutaj mamy opisane, że jest taki układ, bla bla bla, DDR4, memory. I tutaj jest alternate part number, czyli nazwa części. Mamy TPS 65295. Klikamy to sobie. No i widzimy, że to też jest układ do zasilania pamięci RAM, więc klikamy sobie, zaznaczamy sobie to. I na przykład sobie tutaj wklejamy, a już sobie tutaj napisałem TPS 65295 application, czyli że w jaki sposób można go zastosować. No i na przykład sobie wchodzimy na stronę Texas Instruments. Mamy tutaj właśnie opis, idziemy sobie do dołu. Jeszcze niżej. O, i mamy tutaj właśnie przykładową aplikację. W tej przykładowej aplikacji mamy na przykład rozpisane, jakie są kondensatory wokół. No i powiedzmy, mierząc sobie na przykład miernikiem, gdzie które wyjścia wychodzą, tu mamy jakąś cewkę, tu mamy główną cewkę do wyjścia 1-2 V na RAM. No to jakby patrząc sobie na płytę i na ten wycinek schematu, właśnie możemy sobie rozszyfrować, jakie kondensatory zostały zastosowane w danym miejscu. Jest jeszcze jedna bardzo przydatna rzecz, jeśli chodzi o wyszukiwanie elementów, na przykład na płytach, dawcach. Jeśli mamy na przykład schematy i wiemy, że mamy takie płyty, to ja na przykład w Adobe Readerze używam takiej funkcji w sekcji edycja, wyszukiwanie zaawansowane. I teraz wybieram sobie, żeby mi wyszukiwało we wszystkich dokumentach PDF, na przykład w schematach do Apple. I wpisuję tutaj na przykład, że potrzebuję element o wartości 10 mikrofaradów. Zezwalam oczywiście na przeszukiwanie i on przeszukuje mi teraz w tych plikach wszystkich pozycji z wartością 10 mikrofaradów. I na przykład wiedząc, że jestem w posiadaniu płyty, za chwileczkę sobie tutaj zobaczymy, o, 820 000 165, wiem, że mogę sobie na przykład w tym schemacie znaleźć 10 mikrofaradów. Na przykład wiedzieć, że na przykład kondensator C1000 to jest kondensator o wartości 10 mikrofaradów, przystosowany do pracy z maksymalnie 4 voltami i w rozmiarze 0402. Na przykład jeżeli potrzebujemy większy, no to wiadomo, musimy szukać dalej gdzieś w schemacie. No i tutaj na przykład mamy C2512, 10 mikrofaradów, 20% tolerancja, 25 V napięcie maksymalne, obudowa 0603, czyli większa. I na przykład jak potrzebujemy 100 nanofaradów, 0,1 mikrofarada i też widzimy, że na przykład C2500, 100 nanofaradów, 10% tolerancji, 16 V maksymalne napięcie pracy i
0201, czyli ta malutka obudowa. Te elementy są już bardzo ciężko dostrzegalne, nawet gołym okiem. I teraz jak wiemy już, jakiego elementu mamy szukać, otwieramy sobie Board View, Ctrl F, C2500, Enter i sprawdzamy, gdzie na płycie się taki kondensator znajduje. Tutaj widzimy na drugiej stronie płyty, między kośćmi RAMu. I sobie wylutowujemy taki kondensator, wlutowujemy w docelowe miejsce i w ten sposób właśnie można sobie poradzić. Mam nadzieję, że komuś się to przyda w codziennej pracy serwisowej. Komputer mamy już złożony, wszystko działa tak jak należy. Wymieniany był również palmrest, ponieważ no, poprzedni wyglądał w taki sposób, był tutaj traktowany chyba suszarką do włosów, więc został wymieniony na nowy. Wszystko w komputerze, tak jak mówiłem, działa. Naprawa polegała na wyczyszczeniu przede wszystkim płyty, wymianie skorodowanych elementów, dokładnej inspekcji i sprawdzeniu, czy pod układami na newralgicznych układach takich jak KBC no nie ma śladów korozji, zabezpieczeniu poprzez przelutowanie też elementów, które były zalane, ale no nie było na nich jakby korozji, nie wymagały wymiany. Po tych czynnościach oczywiście, no jak widać, komputer działa, można spokojnie na taką usługę dać gwarancję, więc myślę, że będzie dobrze. Dzięki za oglądanie kolejnego serwisowego materiału. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał. Będziecie wtedy widzieli, czy coś nowego wrzucam. A tymczasem dzięki bardzo. Trzymajcie się, cześć.